Jeśli pragniesz w swoim życiu przeżyć je tak, aby później niczego nie żałować, przeżyć je tak, aby być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem i dotychczas nie udawało ci się tego w pełni osiągnąć, ten film jest właśnie dla ciebie. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Jak myślisz, kiedy ostatni raz udało ci się po prostu usiąść i zacząć zastanawiać się nad swoim życiem jako nad całością? Czyli nie traktować go tylko jako zestaw po prostu losowych, różnego rodzaju sytuacji, losownych akcji z twojej strony, ulegania wszelkiego rodzaju pokusom i krótkoterminowym nagrodom, tylko kiedy ostatni raz spojrzałeś czy spojrzałaś na swoje życie pod tym kątem, że okej, będę żyć na przykład 90 czy 100 lat, bo to jest całkiem możliwe, biorąc pod uwagę, jak szybko rozwija się medycyna i jak rośnie średni wiek życia człowieka. Będę żyć 90 czy 100 lat i chciałbym, czy chciałabym w tym życiu swoim osiągnąć to. Chciałbym, czy chciałabym stać się takim człowiekiem, mieć taką rodzinę, otaczać się tego typu ludźmi. Kiedy ostatni raz udało ci się siąść i zacząć projektować swoje własne życie? Zastanów się. Przecież każda firma, każde przedsiębiorstwo nie miałoby w ogóle szans funkcjonowania, jeśli nie byłoby tam na górze menadżerów czy dyrektorów, prezesów, rad nadzorczych, które tworzyłyby właśnie długoterminowy plan dla tej firmy, jakiś kierunek, poprzez który ona się może rozwijać. Czasem tego typu plan może sprawić, że firma z 5 pracowników, czy nawet jednoosobowa firma za 5, 10, 15 lat stanie się firmą, która zatrudnia już tysiące ludzi w na przykład krajach na całym świecie. Właśnie dzięki temu, że ktoś miał pewną wizję i ktoś wiedział, w jaki sposób tą firmę rozwijać. Państwo, kraj też nie mógłby się rozwijać, nie mógłby być w ogóle zarządzany bez jakiegokolwiek planu. Zauważ, że nawet ci politycy, którzy nie do końca nieudolnie tworzą tego typu różne plany i oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby to było robione dużo, dużo lepiej, ale nie mając żadnego planu, jeśli byłaby całkowita anarchia, no to już wiemy, czym to się skończyło mniej więcej, rozbiorami, wojnami światowymi i tym właśnie, przez co Polska musiała przejść. Więc podstawą jest to, żeby właśnie jak najczęściej w swoim życiu po prostu mieć moment, w którym ty się zatrzymasz i spojrzysz na to życie jako ogół. Spojrzysz na to, okej, mam teraz 30, 40, 50, 60 lat, udało mi się te rzeczy osiągnąć w swoim życiu, tych rzeczy mi się nie udało. Takie błędy popełniłem czy popełniłam, udało mi się dojść do tego momentu, no i co dalej? Robić sobie taki po prostu reality check, czyli sprawdzić, okej, w którym miejscu ja obecnie jestem, co muszę zrobić, co muszę zmienić w swoim życiu, żeby ono wreszcie zaczęło przypominać to, co ja chcę osiągnąć. I warto się zastanowić tutaj nad swoim punktem docelowym. Punktem docelowym, czyli momentem, w którym ty na przykład będziesz mieć 90 lat, 100 lat. Będziesz już na tyle staruszkiem, że będziesz czuć, że twój koniec się zbliża. I w jaki sposób wtedy podsumujesz to swoje życie? W jaki sposób będziesz postrzegać siebie, swoje osiągnięcia? Czy będzie to coś, gdzie stwierdzisz, tak, żyłem czy żyłam swoim życiem na maksa, udało mi się zrobić może nie wszystko, co chciałem, ale większość rzeczy i wykorzystałem każdy dzień w maksymalny sposób? Czy spojrzysz na to swoje życie, o kurde, to już nie ma więcej dni, żeby zrobić coś jutro, za miesiąc, za rok, już nie ma, już nie można przełożyć dalej, shit, troszkę się zapomniałem, nie? I ludzie często właśnie tak mają. Ja, mając konsultacje z uczestnikami właśnie wyzwania, czy z osobami, które z zewnątrz przychodzą nawet na prywatne coachingi ze mną, często widzę ludzi, którzy nagle uświadamiają sobie, że przez ostatnich 10 lat swojego życia tak naprawdę wegetowali. Tak naprawdę oprócz jakichś małych przyjemności typu zjedzenie Snickersa, zjedzenie pizzy, napicie się piwa, upicie się na imprezie, oglądnięcie meczu, czy pójście na zakupy i kupienie sobie nowych butów, w zasadzie w ich życiu w ogóle nie było przez ostatnich 10 lat żadnych spektakularnych osiągnięć, żadnych spektakularnych momentów, chwil, które zapierałyby dech w piersiach. Nie było czegoś takiego zupełnie. Jeśli czegoś takiego nie ma w twoim życiu, to czas właśnie, żeby to zmienić. Czas, żeby właśnie zatrzymać się na chwilę i wreszcie uświadomić sobie, okej, żyję sobie jakoś tam średnio, udaje mi się łączyć koniec z końcem, ale to, co robię teraz,
nie doprowadziło mnie do spełnienia moich marzeń, więc trzeba to zmienić. Nieważne jakby to nie było, trzeba to zmienić. Bardzo często ludzie na długie lata potrafią właśnie w jakiejś takiej skostniałej skorupie swojego życia zamknąć się i chodzić do tej pracy, której nie lubią, w której i tak nie awansowali od 10 lat, nie dostali podwyżki, no ale starcza, żeby kupić sobie jakieś podstawowe rzeczy. Spędzają każdy dzień w taki dokładnie sam sposób, bez żadnej refleksji, bez żadnych zmian. Więc ja ci gorąco polecam, żeby tą zmianę właśnie, jeśli masz teraz taki moment podczas tego, gdy ja to mówię, że czujesz, że kurde, faktycznie od 5 lat, czy 10 lat, czy 20 lat w ogóle nie poświęciłem, czy nie poświęciłam nawet 5 minut na to, żeby się zastanowić nad swoim życiem, no to ja podam ci kilka pytań i kilka takich sugestii, które... Ja znajdowałem wielokrotnie i rozmawiając ze starszymi ludźmi, i patrząc na różne badania psychologiczne, i patrząc na różne osoby, które wypowiadały się, pracując właśnie w różnych hospicjach, w domach opieki społecznej, w domach starości, gdzie miały na bieżąco kontakt z tymi właśnie starszymi ludźmi. I jak oni patrzyli na swoje życie, bo warto spojrzeć z perspektywy człowieka, który już jest w tym właśnie punkcie, że niewiele mu zostało czasu i czego najbardziej on żałuje, nie? Co on najczęściej by zmienił, bo popatrz, tak jak ty, będąc 15-latkiem, miałeś zupełnie inny umysł. No człowiek wtedy jest takim młodym gnojem po prostu, który wydaje mu się, że zjadł wszystkie rozumy, a tak naprawdę jeszcze nic nie wie o życiu. Będąc 25-latkiem, już zupełnie inaczej patrzyłeś na swoje życie, zupełnie inne były priorytety, inaczej funkcjonowałeś, a zupełnie inaczej na przykład mają 40 lat, więc duże jest prawdopodobieństwo, że mając tych lat 80 czy 90, znowu będziesz patrzeć inaczej na to swoje życie. No i popatrz, co najczęściej się pojawiało, co najczęściej ci ludzie mówili właśnie, że najbardziej żałują przez całe swoje życie. Najczęstsza rzecz to było to, że żałowali po prostu rzeczy, których nie zrobili. Żałowali niespełnienia swoich marzeń, nie podążania za swoimi marzeniami w życiu. Zauważ, że ta maksyma stara, że no... Żałuje się tego, czego się tak naprawdę nie zrobiło w swoim życiu. Ja uważam, że się sprawdza w 100%, bo ja popełniłem w swoim życiu wiele błędów. Mogę nawet powiedzieć, że więcej błędów niż ludzie, których znam. I odniosłem wiele porażek, ale praktycznie żadnej z tych rzeczy nie żałuję. Bo patrząc na to, w którym miejscu dzisiaj jestem swojego życia, to... Potrafię dostrzec, jak bardzo potrzebne mi były te błędy, jak bardzo potrzebne były mi te dołki w życiu, bankructwa, rozstania, kryzysy wielkie jakieś katastrofy, które działy się w moim życiu. One doprowadziły mnie właśnie tam, gdzie jestem tutaj. Natomiast są momenty, gdzie może mógłbym żałować właśnie czegoś i są to momenty tylko i wyłącznie, kiedy ja czegoś nie zrobiłem. Patrzę nawet ostatnio, popatrz, nagrałem ostatnio vloga z wizyty właśnie u mojej rodziny w Sakeo, rodziny od strony mojej żony. Powiem ci, że miałem nie jechać na ten wyjazd zupełnie i do Bangkoku i później z moją żoną. Ona miała na początku kupiony bilet, ja ten bilet dokupiłem, bo zmieniłem zdanie kilka dni przed. Wiesz dlaczego? Bo właśnie przypomniałem sobie o tym, miałem nie jechać, bo przygotowuję się teraz do Ironmana, mam sztywne treningi, odpowiednie jedzenie i tak dalej, a podróż taka zawsze rozwala wszystko. Zawsze rozwala jakąś taką rutynę, no bo nie masz swojego jedzenia, nie masz odpowiedniego czasu po prostu dla siebie wtedy, kiedy potrzeba, bo zamiast być na treningu, to jesteś w samolocie. Nie masz takiego rytmu swojego własnego, który jest właśnie potrzebny, zwłaszcza kiedy człowiek potrzebuje jakiejś intensywniejszej pracy w danym temacie. I miałem nie jechać z tego powodu. Natomiast kilka dni przed wylotem powiedziałem, słuchaj, jednak jadę. I to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu z kolei, bo miałem tak fantastyczny czas, co mogliście zobaczyć na tym vlogu. I byłem bardzo szczęśliwy, że jednak ruszyłem tyłek i po prostu poleciałem z moją żoną właśnie na ten wyjazd. I zobacz, to był kolejny punkt. Takie punkty w moim życiu zdarzają się non-stop. Dlatego mogę powiedzieć, że stałem się kimś w rodzaju yes-mana. Mam nadzieję, że oglądałeś film Yes Man z Jimem Carreyem, który bardzo często polecam i w ogóle jest jednym z zadań w Wyzwaniu 90 dni, żeby zobaczyć ten film. Nie dlatego, żeby kopiować to, co on robił, czyli po prostu zgadzać się na wszystko, co ci ludzie proponują, natomiast zgadzać się na więcej. Zgadzać się na więcej, że czasem jeśli nie jesteś do czegoś przekonany czy przekonana, to po prostu powiedz tak, okej, będę, okej, jadę. Ja tak mam, że jak moi przyjaciele, mam grupę swoich przyjaciół, grupę znajomych w różnym wieku.
Najmłodsi mają po 25 lat, najstarsi mają po lat 60, nie? Czy nawet więcej, 65. I niezależnie od tego, który z nich do mnie nie zadzwoni, jest wyjście, jest wycieczka, jest gdzieś jakiś pomysł, jest impreza i tak dalej. Ja praktycznie nigdy nie mówię nie. Zawsze mówię okej, jestem. Która godzina? Jestem. Nawet jak mam jakieś plany, poprzesuwam je. Bo nauczyło mnie już życie tego, żeby właśnie, że zawsze kiedy odmówiłem czegoś takiego, to później żałowałem. A zawsze kiedy pojechałem, to summa summarum okazywało się, że to była świetna, fantastyczna decyzja. Więc tobie to też polecam, żeby zobaczyć ten film i zobaczyć właśnie, jak tworzy się magia w życiu. Że magia w życiu nie tworzy się od tego, że ty będziesz właśnie żyć z dnia na dzień i starać się przeżyć, tylko tworzy się od tego, że robimy rzeczy, których się baliśmy. Robimy rzeczy, które z początku może nie wydają nam się takie atrakcyjne, a później okazują się naszą nową pasją i nowym hobby. Że poznajemy ludzi, którzy z początku z zewnątrz nie wyglądali dla nas tak interesująco, a później się okazali fantastycznymi ludźmi i być może naszymi przyjaciółmi. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, której ludzie często żałują i to jest rzecz, której ja też żałowałem. Ja tak jak mówię, ja nie żałuję niczego w swoim życiu, ale wiadomo, że są jakieś drobne rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej. I wiadomo, że są rzeczy, które na przykład coś zrobiłem i żałuję tego przez jakiś tam krótki okres czasu. To jest to obrażanie innych ludzi. To jest dokuczanie innym ludziom, to jest wyrzucanie swojej frustracji w stronę właśnie innych ludzi i tego zawsze bardzo żałuję. Bardzo żałuję, ponieważ sam czy sama, myślę, że nie muszę ci tego specjalnie tłumaczyć, co się dzieje na przykład, jak wyślesz komuś jakiegoś SMS-a w złości i za godzinę już w zasadzie tobie już wszystko przeszło, ale ty wiesz, że dalej ten toksyczny podarunek on dalej jest gdzieś w drodze, być może ktoś go przeczyta, być może on czeka na tą osobę w telefonie. U ciebie już jest wszystko okej, okay, już nie masz pretensji do tego człowieka, nawet jeśli on zawinił, ale dalej już wiesz, że ta bomba została wysłana i nie da się jej cofnąć. Ja często się łapałem na Skype'ie na tym, że na przykład pisałem coś do kogoś właśnie w złości i na szczęście jest tam możliwość skasowania tego przez jakiś tam krótki czas, tej wiadomości. I zawsze jak udało mi się skasować, to byłem tak szczęśliwy, że jednak nie wysłałem tego, że jednak to nie dotarło do tej drugiej osoby, bo mi już przeszło za 5 minut, nie? To jest kwestia taka, że każdy z nas czasem traci swoje opanowanie, każdy z nas czasem jest wkurzony, ma jakiś gorszy dzień, czy po prostu zirytuje się na kogoś, mając nawet pełne powody ku temu. Ale przeważnie, nawet jak się na kogoś zirytujesz, ktoś cię zawiódł, ktoś coś spieprzył, ktoś świadomie zrobił coś złego, to później po jakimś czasie, kiedy tobie już przejdzie ta pierwsza frustracja, to w zasadzie pomijasz to zupełnie, nie masz ochoty, wolisz iść swoim życiem i rozwijać się w swoją stronę. A niestety pozostaje to tak, że ta druga osoba dalej może być pod wpływem tego twojego jadu i będzie ci z tego powodu po prostu przykro. Będzie ci przykro, tobie i tej osobie jest to zupełnie, uważam, niepotrzebne, więc staraj się zawsze zastanowić się i jak najczęściej to kontrolować, żeby właśnie w tych sytuacjach, kiedy no, ty tracisz panowanie nad sobą, żeby jednak ten język za zębami czasem trzymać, zwłaszcza w telefonie, różnych urządzeniach elektronicznych, bo dużo łatwiej coś napisać, niż powiedzieć komuś w twarz. I często gryziemy się w język, żeby nie powiedzieć komuś coś w twarz, ale na komputerze czy przez telefon dużo łatwiej to zrobić. Więc zwłaszcza staraj się wtedy, idź sobie na spacer, starać się przede wszystkim budować w sobie tą umiejętność opanowywania emocji. To nie jest tak, że ja dam ci tutaj magiczną sztuczkę. Masz pstryk, tu jest strategia, zrób to, 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 dwa przysiady, dwie pompki i od razu ci przejdzie. Nie, niekoniecznie. Są różne metody, które mogą pomóc, natomiast najważniejsze to jest sukcesywne w swoim życiu trenowanie tego. Im dłużej to będziesz robić, tym lepszy będziesz czy lepsza. Tym więcej sytuacji będzie udało ci się opanować i tym mniej razy będziesz musieć żałować, że właśnie coś powiedziałaś, czy coś zrobiłaś, czy coś zrobiłeś takiego, no, co mogło skrzywdzić innych ludzi, a wcale nie miałeś takiej intencji. Kolejna rzecz to jest to, że żałujemy, kiedy komuś nie pomogliśmy. Kiedy jakaś osoba na nas liczyła, a no my wypięliśmy się wtedy, my wtedy spojrzeliśmy na swoje rzeczy, że jesteśmy zajęci, nie mamy czasu. Oczywiście ja zawsze uczę o różnych priorytetach, zarządzaniu własnym czasem i temu, żeby właśnie bardzo ostrożnie patrzeć na to, jakie inni ludzie mają żądania w twoją stronę. Natomiast bardzo często w naszym życiu są takie sytuacje, kiedy my mamy czegoś więcej. Mamy więcej czasu, mamy więcej wiedzy, mamy lepszą intuicję od kogoś i można by tej osobie pomóc nawet rzucając jej jedno zdanie, jedną poradę. Jedno ciepłe, miłe słowo, które
być może w jej sytuacji ciężkiej teraz życiowej będzie tym światełkiem na końcu tunelu, że jednak życie nie jest takie fatalne, że jednak ludzie wszyscy nie są tacy źli, nie? Więc pamiętaj o tym, żeby za każdym razem, kiedy masz okazję pomóc drugiemu człowiekowi, po prostu to zrobić. Bardzo często nie będzie to od ciebie wymagać jakiejś wielkiej pracy. Bardzo często będą to jakieś drobne rzeczy, które dla ciebie są bardzo drobne, a dla kogoś mogą bardzo dużo znaczyć. Oczywiście patrz na to właśnie pod względem odpowiedniego zarządzania swoim czasem, ale nie zapominaj o tym fakcie. Kolejna rzecz to powiązana troszkę z tym pierwszym faktem, który tutaj podałem, czyli właśnie, że ludzie żałują tego, czego nie zrobili, to jest wieczne odkładanie na później. I to jest coś, czego nie tylko będziesz żałować pod koniec swojego życia, ale duże szanse, że będziesz tego żałować przez całe swoje życie, że to będzie rzecz, która będzie się ciągnąć za tobą właśnie przez ten nawyk. Popatrz, jak to działa. Bardzo często wybieramy krótkotrwałą przyjemność ze zrobienia z czegoś, zamiast poczekać na długotrwałe właśnie szczęście i długotrwałą nagrodę. Ludzie generalnie mają z tym bardzo duży problem. Stąd też tylu jest alkoholików, narkomanów, ludzi, którzy się obżerają, czy jeszcze innych uzależnionych od pewnych rzeczy, bo oni nie patrzą w długim okresie właśnie na swoje życie, że na przykład codzienne picie pół litra wódki czy 10 piw po 10 latach całkowicie zniszczy mój organizm, nie? Nie patrzą na to. Oni patrzą dzisiaj, się upiję i będę się czuł dobrze. Co z tego, że jutro będę mieć kaca i będę się czuł źle? Może napiję się znowu i mi przejdzie. Natomiast patrzą na to jako na przyjemność bardzo tą krótkoterminową i odkładają na później te rzeczy, które wymagałyby troszkę konsekwencji, cierpliwości, wysiłku i działania w dłuższym terminie, gdzie nagroda nie jest natychmiastowa, gdzie nagroda przychodzi po pewnym czasie. I nie zdają oni sobie bardzo często z tego nawet sprawy, że ta chwilowa przyjemność to jest tej wielkości, a ta przyjemność, która by nastąpiła za tydzień, miesiąc, rok, jeśli byśmy właśnie wykorzystali ten czas inaczej, podjęli inne decyzje, może być gigantyczna, może być ogromna. To jest właśnie tak, jak jest z alkoholem, tak? Jeśli człowiek cały czas stawia sobie te krótkotrwałe przyjemności, no to może w ogóle zostać alkoholikiem i codziennie po prostu pić, nie patrząc zupełnie na to, że jego życie stanie się totalną ruiną i miałby potencjał, żeby stworzyć za 10-20 lat no przecudowne życie swoje, a tak naprawdę zmarnował tą szansę. Z tym odkładaniem na później to nie tylko powoduje to, że twoje marzenia ciągle się odwlekają, aż przyjdzie ten deadline, w którym już przełożyć dalej nie możesz, bo zostało ci 3 lata życia, a ty potrzebujesz 5 lat na spełnienie swojego marzenia i już się po prostu nie da. Już to jest technicznie niewykonalne, nie? Wtedy ludzie sobie zdają sprawę przeważnie, że spieprzyli po prostu, że przegrali swoje życie, nie? Natomiast to odkładanie na później powoduje nie tylko niemożliwość spełnienia marzeń, ale też powoduje cierpienie. Cierpienie, stres w twoim życiu, bo popatrz się, Ja pamiętam tą sytuację i często opowiadam właśnie związaną z moją pracą magisterską, którą pisałem prawie 2 lata, coś koło 2 lat. I na początku to było fajnie, nie? Bo mogłem sobie ją odwlec. Okej, postanowiłem, zacznę w przyszłym miesiącu, więc jeden miesiąc natychmiast przychodzi nagroda. Natychmiast przychodzi ulga, nie? Dla ciebie. Bo czujesz się świetnie. Okej, nie muszę myśleć o tej pracy, mogę się zająć swoimi rzeczami. No ale przychodzi później czas za miesiąc, kiedy zdajesz sobie sprawę, kurczę, znowu mi się nie chce, no to znowu odłożę to na następny miesiąc. I tak sobie to odkładasz, aż przychodzi na przykład termin, kiedy zostało ci 3 miesiące, nie? I masz do wykonania jakieś zadanie i wtedy zaczyna rosnąć poziom stresu. Zaczyna podnosić się stres, no bo wiesz, że już coraz mniej czasu jest, że coraz mniej zostaje ci czasu na jakieś potknięcia, na jakieś błędy, które mogłyby to opóźnić, nie? Aż dochodzisz do momentu, kiedy jest już finalny deadline. Kiedy już jesteś tak na styk z czasem, że nie może się nic wydarzyć w twoim życiu, że jak kumple zadzwonią, słuchaj, organizujemy najlepszą imprezę życia, jedziemy na wyjazd w góry na 3 dni, w 100 osób, dołączasz się, wtedy właśnie przychodzi cierpienie, bo wtedy wiesz, że nie możesz tego zrobić. Bo albo całkowicie przegrasz całą sprawę, całe 5 lat studiów pójdzie na marne, bo ich nie skończysz po prostu i pojedziesz ze znajomymi znowu, wybierając tą krótkoterminową przyjemność, no albo po prostu będziesz siedzieć i ominie cię bardzo dużo fajnych okazji w życiu. I popatrz, wtedy to powoduje gigantyczny stres, bo wtedy musisz siedzieć po nocach, wtedy na wszystko ci brakuje czasu, bo nagle wychodzą jakieś rzeczy nieprzewidziane, i już wiesz, że się nie zmieścisz w tym czasie i powodujesz bardzo duży stres i w tym momencie żałujesz, kurde, czemu ja się za to nie zabrałem tyle miesięcy temu, przecież miałem tyle czasu, mogłem sobie siedzieć jeden dzień w tygodniu,
i miałbym wszystko skończone miesiąc przed terminem, relaksik i czułbym się wspaniale, nie? Więc pamiętaj o tym, że żeby to sobie przypominać, wiele z tych rzeczy to są pewne cechy naszego charakteru, które możemy rozwijać. I właśnie to, czy odkładasz pewne rzeczy na później, czy robisz je natychmiast, to jest cecha twojego charakteru. To się nazywa kunktatorstwo, odkładanie właśnie na później. I jeśli pielęgnujesz w sobie tą cechę, to ona się będzie stawiać coraz silniejsza, coraz bardziej będzie dominować twoje życie, no i coraz bardziej, że będzie sprawiać, że omijać cię będą właśnie te piękne momenty, na które zasłużyłeś sobie wcześniej. Kolejna rzecz to jest to, że ludzie bardzo często żałują i to żałują nie tylko w momencie swojej śmierci, ale na różnych etapach swojego życia to, że zamiast kreować swoje własne życie, zamiast podążać za swoimi własnymi marzeniami, zamiast tworzyć to swoje własne życie według swojego własnego planu, cały czas żyli życiem kogoś innego. Może to być to, że po prostu wpadłeś czy wpadłaś w taki matrix społeczny, że miałeś zupełnie inne marzenia. Twoim marzeniem było być podróżnikiem, zwiedzać świat, tworzyć materiały, jakieś pisać książki czy jeszcze coś innego, a skończyłeś czy skończyłaś w jakiejś tam marnej pracy biurowej za marną najniższą krajową i siedzisz tam od 10 lat i zastanawiasz się, co ja robię tu, co ja tutaj robię, nie? I albo na przykład twoi rodzice mieli dla ciebie inny plan i poszedłeś zamiast za swoją karierą, marzyłeś o karierze muzyka, o tym, żeby być tą muzyką cały czas, jeździć po świecie, koncertować, no a zostałeś znowu jakimś tam prawnikiem, lekarzem czy jeszcze kimś innym, co ciebie w sumie nie interesowało, ale narzucili ci to z góry twoi rodzice. Pamiętaj o tym, że należy żyć w zgodzie, szanować swoją rodzinę, oczywiście, że tak, czerpać z ich doświadczenia, z pokorą podchodzić do tego, co mówią, ale mieć jednak finalną decyzję swoją własną. Czyli patrzeć, nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń na rzecz tego, żeby się komuś innemu przypodobać. I na rzecz tego, że ktoś inny narzuci ci z góry, jak ty masz żyć. Bo tego będziesz żałować, no, na pewno, na 100%, to ci mogę powiedzieć, że będziesz tego żałować, dlatego polecam ci, żeby właśnie jak najszybciej w swoim życiu zacząć samodzielne decyzje podejmować. Nie patrzeć na to, co myślą inni ludzie, tylko posłuchać czasem po prostu głosu swojego serca i pójść za tym głosem, bo on rzadko w życiu wyprowadzi cię na manowce. Przeważnie będzie czekać coś na ciebie, albo bardzo dobra lekcja, albo wspaniałe przeżycie, wspaniałe chwile, które będziesz wspominać no, do końca swojego własnego życia. I ostatnia rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, to jest czekanie na to, aż inni ludzie ciebie wybiorą. To jest związane, ja sam tak miałem jakieś takie, jakąś taką zgubną nadzieję. Myślę, że to wynikało z tego, że ja strasznie lubiłem oglądać filmy. W swoim życiu oglądałem na moim projektorze chyba aktualnie jest 3 czy 4 tysiące godzin, co oznaczałoby jakieś przynajmniej 2000 obejrzanych filmów. Czyli to tak, jakbym przez 6 lat codziennie oglądał jeden film wieczorem pełnometrażowy, nie? A to są tylko na projektorze, jeszcze oglądałem w kinie przecież filmy i w innych miejscach. Jestem kinomanem, uwielbiam oglądać filmy i może naoglądałem się ich troszkę za dużo właśnie dorastając, zwłaszcza tych filmów takich pięknych Disneya, gdzie jakaś szara myszka nagle jej życie się zupełnie odwraca, bo przychodzi wspaniała wróżka i zamienia tego kopciuszka w księżniczkę. Albo z drugiej strony jest facet, który jest nieśmiały i tak dalej i on summa summarum nic w zasadzie nie robiąc nagle znajduje sobie najwspanialszą dziewczynę w szkole czy na studiach, nie? Czy w koledżu, bo to oczywiście amerykańskie filmy były. I te filmy są takie upiększone, gdzie właśnie ktoś idzie po ulicy, nic mu się nie udaje, a nagle znajduje walizkę pełną pieniędzy. Nagle dostaje spadek od bogatego wujka, czy nagle właśnie jakaś piękna dziewczyna rzuca się na niego na środku ulicy i mówi, będziesz moim mężem. Czekałem na to. W pewnym momencie, na szczęście dosyć szybko, zauważyłem, że to się po prostu nie zdarza, że to, że ludzie ciebie wybiorą, to, że twój szef nagle dostrzeże, że ty jesteś taki wspaniały i bez niczego zupełnie da ci podwyżkę i awans, to, że dziewczyna jakaś twoich marzeń po prostu zobaczy cię na ulicy i się w tobie zakocha, to, że właśnie ktoś przyniesie ci walizkę pieniędzy albo znajdziesz zupełnie przypadkiem w środku polany walizkę z milionem dolarów czy z 10 milionami, że te rzeczy po prostu się nie zdarzają. One się nie zdarzają w prawdziwym życiu. Okej, przy 7 miliardach ludzi na Ziemi prawdopodobne jest, że w tym roku ktoś dostał nieoczekiwany spadek. Prawdopodobne jest, że ktoś wygrał loterię i prawdopodobne jest też, że kogoś trafił piorun kilka razy w ciągu roku.
Prawdopodobne też są różne inne rzeczy, że się urodził człowiek z dwoma głowami, natomiast to są przypadki tak niewiarygodne i tak nieprawdopodobne, patrząc na skalę tego prawdopodobieństwa, że nie ma co zupełnie na to czekać, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby przegrać swoje życie. Czekać na to, że świat mnie doceni i że świat sam przyniesie mi pewne rzeczy. To jest takie roszczeniowe myślenie i później człowiek, im dłużej nie dostaje tych rzeczy, to później ma pretensje do całego świata, pretensje do innych ludzi, pretensje do polityków, telewizji, ekonomii. Zawsze znajdzie sobie kozła ofiarnego, że mi się życie nie udało. A tak naprawdę jedynym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za twoje życie, jesteś ty sam. Ty sam. Ja jestem odpowiedzialny za swoje życie w 100%. Ty jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za swoje życie w 100%. Jako dzieci mamy tych rodziców, którzy nas wychowują, ale w wieku 18 lat dostajemy dowód osobisty, możemy zrobić co chcemy. Co chcemy? Iść do banku, wziąć kredyt, iść podróżować po świecie, iść na jakiekolwiek studia, zacząć robić co chcemy. Dokonujemy już swoich własnych wyborów. Wiele osób oczywiście próbuje dalej jeszcze tłumaczyć się tym, że są pod parasolem ochronnym swoich rodziców. Są niektórzy, co mieszkają do 40 roku życia ze swoimi rodzicami i w tym swoim małym pokoju, dalej starym, w którym mieszkali mając 4 lata. I tłumaczą się i są takimi dużymi dziećmi, no ale to chyba nie musimy tych przypadków tutaj omawiać. Natomiast jeśli właśnie ty czekasz, że świat przyniesie ci pewne rzeczy i że świat sam dostarczy ci szczęście dla ciebie i spełnienie twoich marzeń, to duże szanse, że się tego nigdy nie doczekasz. Twoje spełnienie marzeń będzie jedynie efektem twojej pracy i będą się zdarzać niespodziewane sytuacje, które sprawią, że nagle zauważysz, kurczę, no, świat mi jednak sprzyja. Ale to się przydarza tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy działają i którzy cały czas podejmują próby. Oni mają szansę wtedy, żeby wygrać w tym życiu, nie? Jak to się mówi, no żeby wygrać, musisz grać. Człowiek, który siedzi cały czas w domu, nie ma szans, żeby stać się milionerem, żeby stworzyć wspaniały związek, wspaniałą przyjaźń czy wspaniałą rodzinę, nie? Czy coś osiągnąć w swoim życiu. Dopiero podejmując cały czas kolejne działania, podejmując cały czas kolejne akcje, nawet jak one kończą się porażkami, to one dają ci informację zwrotną, mówią ci, co zrobiłeś nie tak, co możesz ulepszyć, co możesz zrobić lepiej następnym razem, żeby zwiększyć swoje szanse tej wygranej, nie? To jest tak jak z piłkarzami, zobacz, piłkarze, koszykarze, oni nie zawsze trafiają. Więcej razy pudłują, niż trafiają jakiegoś gola, a mimo tego potrafią być mistrzami strzelców, czy najlepszymi sportowcami w historii, nie? Pomimo tego, że większość czasu i tak pudłują. Bo liczą się te wygrane, liczą się te trafione rzeczy w twoim życiu. Więc jeśli ty chcesz faktycznie być człowiekiem, który nigdy nie będzie żałował swojego życia, który będzie patrzył, czy to w wieku 20, 30, 40, 50, 60 lat swojego życia, robił sobie właśnie taki czek, siadał po prostu przed kartką papieru i zaczynał pisać, co mi się udało osiągnąć, czego mi się nie udało, co sobie zaplanowałem, co jeszcze chcę zrobić. Patrząc wtedy na swoje życie jako na całość, będziesz mógł po prostu stwierdzić, okej, mogłem zrobić to lepiej, ale i tak jestem z siebie dumny, bo wykonałem większość rzeczy, które chciałem i moje życie jest takie, że nie mam tego poczucia właśnie, żebym czegoś żałował. Myślę, że to jest ważna rzecz i staram się właśnie cały czas pomagać wam w tym, dawać wam strategie, różne metody, żeby móc tym życiem swoim zarządzać. Na przykład w najbliższą niedzielę poprowadzę webinar. Pod tym filmem znajdziesz linka, od razu tu masz linka w pierwszej linijce opisu, gdzie wystarczy, że po prostu klikniesz i od razu będziesz mieć szansę otrzymać zaproszenie na ten webinar. Zupełnie za darmo. I gwarantuję ci, że będzie to coś niesamowicie inspirującego dla ciebie, żebyśmy się na żywo spotkali, mieli szansę wymienić doświadczenia. Będą mi pytania, więc będę mógł odpowiedzieć na twoje pytania. Oprócz tego też, drugie narzędzie, które mogę ci już teraz dać, to jest to, żebyś wszedł czy weszła sobie na stronę wyzwanie90dni.pl, gdzie znajdziesz darmowe 3 dni programu właśnie naszego Wyzwanie 90 dni, a wraz z tymi 3 dniami też 3 różne ćwiczenia, różne metody, które już być może wiele ci otworzą w twojej głowie możliwości i pokażą ci, w którym kierunku iść. Zwłaszcza właśnie to jest dla osób dzień drugi wyzwania 90 dni. Tak jak mówię, pierwsze 3 dni macie za darmo, każdy może sobie wejść i je zrobić. Natomiast w drugim dniu jest bardzo ważne ćwiczenie,
które pozwala odkryć to, co właśnie chcemy w swoim życiu robić, czyli odkryć, jakie jest prawdziwe nasze powołanie, co da nam szczęście, co ja chcę robić, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. Drugi dzień ma bardzo mocne ćwiczenie na to, więc polecam sobie przerobić. Jeśli również doceniasz tą pracę, którą tutaj wykonujemy wspólnie, te materiały, które tobie dostarczamy, bo tak jak mówię, bardzo dużo osób nawet już zmienia swoje życie poprzez oglądanie tych naszych 400 filmów na kanale YouTube, uczestnictwo w tych darmowych webinarach, to już bardzo, bardzo wielu osobom pomogło. Jeśli doceniasz tą pracę i chciałbyś, czy chciałabyś się jakoś odwdzięczyć dla nas czymś, co ani nie będzie cię nic kosztować, ani nie zabierze dużo twojego czasu, to miałbym taką prośbę. Po pierwsze, żebyś subskrybował czy subskrybowała nasz kanał. Możesz to zrobić klikając przycisk subskrybuj i obok niego trzeba kliknąć taki dzwoneczek i zatwierdzić powiadomienia. Wtedy YouTube będzie wyświetlał ci nasze filmy, kiedy ja wrzucam jakiś nowy film, będzie ci wrzucał w polecanych, czyli po prawej stronie, na przykład jak oglądasz sobie filmy, będzie ci się mój film wyświetlał gdzieś tam i również na głównej stronie YouTube'a, kiedy ja wrzucę jakiś nowy film, to będziesz mieć szansę go zobaczyć, otrzymać o nim powiadomienie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że ja bym... Jeszcze kilka lat temu ja bym nie prosił o tego typu rzeczy, bo byłoby to dla mnie zbyt dziecinne i zupełnie nie rozumiałem, czemu ludzie to robią, aż sam nie miałem okazji zrozumieć, jak działają social media. Nasze filmy właśnie na YouTubie, które widzisz, niektóre mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, i filmy, które trafiają do ciebie, nie? Tak jak ten film dzisiaj trafił do ciebie, to 80% jest szans, że jesteś tutaj właśnie, bo YouTube ci wyświetlił te filmy gdzieś w polecanych. YouTube ma bardzo dobrą opinię o naszych filmach i dlatego 80% właśnie obejrzanych filmów na naszym kanale nie jest z tego, że my wysłaliśmy maile do naszych, na nasze listy subskrypcyjne, czy do uczestników wyzwania, czy do osób, które są na naszym Facebooku, czy gdzieś, tylko właśnie z tego, że naturalnie po prostu YouTube pokazuje te filmy ludziom, no bo ludziom się one podobają. I na jakiej zasadzie to działa? Dlaczego on te filmy pokazuje? Jest kilka czynników, ale podstawowe to jest to, gdzie film ma dużo komentarzy, więc prosiłbym was, żeby napisać jakikolwiek komentarz pod filmem, to nic nie kosztuje, a ja te komentarze czytam, bardzo często wam odpowiadam, czy inni nasi trenerzy też odpowiadają na różne pytania, więc tutaj możemy też nawiązać jakiś kontakt między sobą, natomiast główna rzecz będzie taka, że komentarze wpływają bardzo mocno właśnie na pozycjonowanie danego filmu. Łapki w górę czy w dół, jak się film nie podoba, możesz dać łapkę w dół, ale myślę, że wtedy nie byłoby cię na naszym kanale, więc te łapki w górę też bardzo pomagają. Bardzo pomaga też to, żeby film udostępnić jakimś swoim znajomym. Patrzysz na przykład na swoje otoczenie i denerwuje cię to, że nikt cię tam nie wspiera, nie motywuje, nie chce razem z tobą się rozwijać, to podrzucaj znajomym po prostu te nasze filmy. To tak jak mówię, nic ciebie to nie kosztuje, a bardzo to wpływa właśnie na statystyki YouTube'a i na to, że te filmy później są wyświetlane innym ludziom. Więc jeśli możesz coś zrobić dla nas, jeśli doceniasz tą pracę, którą my tutaj robimy, no to właśnie subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. To są te trzy rzeczy i komentuj, cztery rzeczy. Cztery rzeczy, które tutaj można robić i to są podstawowe rzeczy, które wpływają w ogóle na właśnie to, ile osób zobaczy dany film. A skoro ja już tutaj nagrywam coś, to mi też zależy, żeby to trafiło do jak największej ilości osób, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać i nawet jak jedna osoba spośród tych kilkudziesięciu tysięcy dzięki jednemu takiemu mojemu filmowi zmieni swoje życie, ja jestem szczęśliwy. Ja już jestem szczęśliwy, a im więcej wiadomo, tym lepiej. Ja się po prostu chcę dzielić z wami tą wiedzą, która mi w życiu niesamowicie pomogła, która pomaga cały czas wszystkim uczestnikom wyzwania 90 dni czy innych naszych kursów. I ja w nią wierzę, po prostu mogę się dwoma rękami pod tym podpisać, bo sam doświadczam na co dzień tego w swoim życiu, patrząc po prostu, jak bardzo mi to pomogło i jak wiele razy właśnie ta wiedza, którą tu przekazujemy wam na kanale, pomogła mi wyjść z totalnej jakiejś katastrofy życiowej na prostą i później jeszcze wystrzelić na samą górę. Więc będę bardzo wdzięczny właśnie za te rzeczy. A ja się dzisiaj z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu, no i trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć!